Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałbym zacząć od tego, to tak w tytule naszego tego wprowadzenia do rozmowy z Państwem sformułowaliśmy, że spotkania małżeńskie wobec nowych wyzwań w duszpasterstwie i po 40 latach funkcjonowania. Obecnie najczęściej wymieniane wyzwania w duszpasterstwie to kwestia właściwego przygotowania do małżeństwa, problem tak zwanych kursów przedmałżeńskich, potrzeba grup wsparcia dla małżeństw w budowaniu trwałego związku i kształtowania umiejętności radzenia sobie z kryzysami, kryzysy w małżeństwie i rozpad małżeństwa często już w pierwszych latach po ślubie, rosnąca liczba związków nieformalnych, duszpasterstwo związków niesakramentalnych, zarówno tych z przeszkodami do zawarcia ślubu kościelnego, jak i bez takich przeszkód. Przygotowanie kapłanów do pracy wśród małżeństw i kwestia wiary, która bądź jest zbyt słaba, by wesprzeć pojawiające się problemy, bądź słabnie w obliczu tych problemów. A słowem kluczowym, które coraz częściej pojawia się w tym kontekście jako metoda, jest towarzyszenie. Wszystkie te tematy są w centrum uwagi spotkań małżeńskich od 40 lat. No i spróbujemy w czasie tego naszego wprowadzenia, w czasie tej prezentacji, zarysować je. I zaczniemy od kwestii budowania trwałego związku i zdolności radzenia sobie z kryzysami. Wszyscy, którzy żyją w małżeństwie bądź przygotowują się do niego, marzą o tym, pragną związku trwałego i szczęśliwego. Okazuje się to bardzo trudne z uwagi na nasze odmienne osobowości, często hierarchię wartości i po prostu nie umiemy ze sobą rozmawiać. To właśnie z braku tej umiejętności rodzą się konflikty, kryzysy. I od 40 lat proponujemy taką formę dialogu w małżeństwie, która pozwoli z jednej strony budować związek, a z drugiej strony podjąć trudności, jakie w wzajemnej komunikacji się pojawiają. Spotkania małżeńskie okazały się szczególnie owocne dla małżeństw w kryzysie. I prowadzone przez nas rekolekcje, czy może raczej warsztaty rekolekcyjne, pozwalają popatrzeć na swój związek jak gdyby od innej strony, jak gdyby z boku. Pomagają pokonać jakieś utarte schematy, opinie o współmałżonku, rozpoznać, że można być razem, a nie obok siebie. Przezwyciężyć rutynę we wzajemnych kontaktach, a nawet kryzys, który jest równią pochyłą do rozwodu. To, co mówię, to nie jest propaganda sukcesu naszych rekolekcji, to jest podsumowanie świadectw tysięcy małżeństw, które w nich uczestniczyły. Otrzymujemy też listy z relacjami, z takim świadectwem przeżycia tych rekolekcji podstawowych. Wybraliśmy jeden z takich. Był taki, między innymi był taki. Rok temu nasze małżeństwo było na dnie. Nie pomogły terapie psychologiczne, nie mieszkaliśmy już razem. Pojawiła się też inna osoba. Pragnęłam odbudowy naszego małżeństwa, ale na jakichś innych zasadach, nowych, wzorcach innych. Rekolekcje dały nam możliwość przebaczenia sobie nawzajem wyrządzonych krzywd. Wróciłam szczęśliwa, umocniona wiarą, świadectwami małżeństw prowadzących, pełna optymizmu, wiary i nadziei. Wróciliśmy do siebie, choć to nie było łatwe. Pomimo trudności, stosując jeszcze nieudolnie zasady dialogu, razem z mężem pracowaliśmy nad tym, by podźwignąć się. Dziś w naszym małżeństwie są zupełnie inne relacje. Rozmawiamy na trudne tematy, jesteśmy otwarci na siebie. Stale pracujemy nad lepszym zrozumieniem siebie nawzajem. A kryzys zbliżył nas też do Boga.
I to jedno z najczęstszych świadectw, to jest nauczyliśmy się rozmawiać. Takich listów otrzymujemy wiele, od ponad 40 lat. Część z nich składa się na Księgę Świadectw. Część, dlatego że o bardzo wielu świadectwach tego, co uczestnicy przeżyli, my po prostu nie wiemy. Pozostają w intymnej świadomości więzi uczestników. Ale to, że są wciąż nowi uczestnicy tych warsztatów rekolekcyjnych, mówi, że są one wciąż nadal bardzo potrzebne i że odpowiadają na problemy, jakie przeżywają małżeństwa. A wycofane z sądów wnioski rozwodowe są takim najbardziej spektakularnym, szczególnym świadectwem. Te rekolekcje są także dla małżeństw, które nie wyjechały z nich szczęśliwe, tak podniesione na duchu, ale one wiedzą, że dużo pracy przed nimi. Mają punkt oparcia i że kryzys, to staramy się także uczestnikom przekazać, jest normalnym zjawiskiem, który może być szansą rozwoju więzi dwojga. I że budowanie takiej więzi to jest proces, że nic nie dzieje się nagle od razu po takich rekolekcjach, że to jest proces, w który warto wejść. Nie chodzi tylko o małżeństwa w kryzysie. To są takie zmiany najbardziej spektakularne. Ale program jest nastawiony przede wszystkim na tych, którzy chcą lepiej przeżywać swoje relacje. Nie przeżywają poważnych konfliktów, ale mają szansę poznać się znacznie głębiej niż dotychczas. Ten czas, mówią małżeństwa takie, ten czas zbliżył nas do siebie tak, jak nigdy nie pomyślałam, że może to się dokonać w ciągu 2 dni. I taka sytuacja jest najbardziej sensowna. To jest przede wszystkim do tych małżeństw ten program jest skierowany. Tym niemniej te małżeństwa, które mówią, że już niczego nie potrzebują, u nich jest wszystko okej, budzi w nas więcej obaw niż te małżeństwa, które przyznają się do trudności i chcą poprawić swoją komunikację. Droga do tego przeżycia to przede wszystkim praca własna małżonków. W czasie wszystkich naszych zajęć oni pracują sami, inspirowani przez przygotowane do tego małżeństwa i kapłanów. To ten program pomaga uczestnikom wyjść z rutyny, z takiej niewoli emocji, bo bardzo często emocje, które przeżywamy aktualnie, wpływają na nasze zachowania, na nasze decyzje. Wyjść z tego schematu, też opinii o sobie nawzajem i otworzyć się na prawdę o sobie samym i o współmałżonku. Ten czas zabiegamy o to, żeby uczestnicy czuli się bezpiecznie, żeby łatwo im było przezwyciężyć lęk. Jakby popatrzeć na swój związek w sposób nowy, jakby z boku, ale też od środka, bardzo od wewnątrz. W takiej atmosferze możliwa jest rozmowa na tematy trudne. W każdym małżeństwie takie tematy są i dobrze jest je podejmować. Także prowadzący towarzyszą uczestnikom w tych zmaganiach. Zmaganiach, ale chodzi o zmagania pozytywne, prawda? Bo siłą tego
jesteśmy nastawieni przede wszystkim na odkrywanie w sobie i w sobie nawzajem dobra, cieszenie się tym dobrem, dzielenie się tym dobrem. Chciałam powiedzieć równolegle, nierównolegle, to jakby przenika cały program, również relacja z Panem Bogiem. Chyba szczególnie widzimy to w unarzeczonych, że po tym kursie mówią, że nareszcie zrozumieli, czym jest sakrament małżeństwa i też po wielu latach nieprzystępowania do spowiedzi pojednają się z Bogiem, przystępują do sakramentów. Zresztą uczestnicy bardzo często mówią, że to przeżycie jest działaniem Pana Boga, że bez działania Pana Boga to przeżycie byłoby niemożliwe. I często odkrywają w ogóle obecność Bożą w swoim życiu zupełnie na nowo. Kilka było zupełnie niedawno świadectw takich, że te rekolekcje odkłamały moje relacje z Bogiem. Odkłamały, czyli postawiły je w prawdzie, w więzi osobowej, a nie tylko w powierzchownym, rutynowym kontakcie. Wielu uczestników mówi, że ta inspiracja do dialogu pozwoliła im, i dialog pozwolił także z samym sobą, pozwolił im odkryć na nowo swoją tożsamość jako mężczyznę i kobietę, co jest chyba niezwykle ważne wobec ekspansji ideologii gender, i mówią o przywróceniu godności ich małżeństwa. Ten dialog prowadzi do właśnie wolny od masek, pozorów, jest najgłębszą potrzebą człowieka, prowadzi do spotkania z drugim. To nie jest jakaś technika, czy jeszcze gorzej, psychotechnika. To nie jest tylko czas wydzielony z codziennego kołowrotka, jakiś czas na dialog, który to czas jest oczywiście bardzo potrzebny, ale przede wszystkim to jest styl życia, to jest sposób bycia. W dialogu opisanym w spotkaniach małżeńskich realizuje się przykazanie miłości Boga i bliźniego. Małżeństwa na naszych zajęciach, a także przygotowujący się do małżeństwa odczytują, że poprzez taki dialog realizują się słowa czy wskazania Jezusa: trwajcie w miłości mojej, wy małżonkowie, wy narzeczeni, co zresztą jest podpisem naszej ikony spotkań małżeńskich. I są inspirowani do trwania w tej miłości później. I są zapraszani w ten sposób na drogę do świętości, bo sakrament małżeństwa i kapłaństwa zresztą też realizuje się w dialogu. Miłość w ogóle realizuje się w dialogu i decyzjach w wyniku tego dialogu podjętych. Każdy może skorzystać z tych warsztatów na takim etapie swojego życia, na jakim jest. Niezależnie od wieku, wykształcenia, byli na naszych rekolekcjach ludzie zupełnie prości z wykształceniem podstawowym i profesorowie uniwersytetu. I także wśród prowadzących mamy takie osoby. Wszystko zależy od języka, jakim będziemy mówić. I pomagają w tym wszystkim zasady dialogu, bo zawsze można bardziej słuchać niż mówić, bardziej rozumieć niż oceniać, próbować coraz bardziej dzielić się sobą, a nie dyskutować, i robić kroki w kierunku pełnego przebaczenia, bo przebaczenie jest procesem. Ale już kilka lat po zaistnieniu tych rekolekcji dla małżeństw pojawiły się wypowiedzi, zwłaszcza starszych wiekiem uczestników, że gdyby takie rekolekcje przeszli zaraz po ślubie albo jeszcze przed małżeństwem, to ich życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. No i to była inspiracja do stworzenia programu Wieczorów dla Zakochanych. No jest też problem rosnący związków nieformalnych i małżeństw zawartych tylko cywilnie. No jedna z par, to też tak zupełnie wyrywkowo i przypadkowo wyjęte z naszego archiwum. Spotkania małżeńskie w sposób zasadniczy zmieniły nasze życie. Po uczestniczeniu w nich zaczęliśmy więcej rozmawiać ze sobą, zaczęliśmy patrzeć na siebie zupełnie z innej strony. Zmienił się mój stosunek do wiary, do Boga.
Po spotkaniach małżeńskich zawarliśmy sakramentalne małżeństwo. W ten sposób pogłębiły się nasze relacje z Bogiem. Ktoś inny powiedział, do tej pory nie byliśmy gotowi na ślub kościelny, teraz tak. Dialog stał się też drogą dla wielu powtórnych związków po rozwodzie i właśnie związków nieformalnych, odnalezienia na nowo swojego miejsca w kościele i więzi z Panem Bogiem. Stał się drogą zmian w relacjach z dziećmi. W ten sposób ogarnia całą rodzinę, także z dalszymi członkami rodziny. Dla wielu kapłanów, osób życia konsekrowanego, którym proponujemy oddzielny program, stał się drogą pogłębienia ich więzi z Bogiem, a także zmian w relacji ze świeckimi. Dialog także wpłynął, jak gdyby poskutkował w zupełnie innych dziedzinach życia społecznego. Zmienił się stosunek nauczycieli, tych, którzy byli na spotkaniach małżeńskich, do uczniów. Zupełnie zaczęli inaczej na nich patrzeć. Zmienił się w kilku przypadkach, słyszeliśmy, stosunek urzędników do interesantów. Zaczęli bardziej ich rozumieć i zmieniła się relacja. Mamy opracowany program warsztatów o dialogu dla różnych grup społecznych. Z Polski spotkania małżeńskie zostały przeniesione do innych krajów, początkowo przede wszystkim do Europy Wschodniej. Od 10 lat rozwijają się także w Europie Zachodniej i zaczęły się rozwijać w USA. Aktualnie wśród Polonii, szczególnie tej najmłodszej emigracji, ale docelowo przewidujemy możliwość rozwoju wśród ogółu mieszkańców danego kraju. No i stał się drogą budowania więzi ze sobą i z Panem Bogiem wśród małżeństw prawosławnych. Powstała oddzielna gałąź spotkań małżeńskich prawosławnych i ufamy więcej, widzimy, że nasza współpraca jest drogą do budowania jedności Kościoła. Tak więc ten dialog, który proponujemy, jest drogą do uzdrawiania społeczeństwa, które jest w wyraźnym kryzysie. Taka jest droga do świętości, którą proponujemy poprzez spotkania małżeńskie. My osobiście jesteśmy tym wszystkim bardzo zadziwieni, bo to z Pana Boga jest, od Pana Boga, a nie z nas, i my tylko dajemy temu świadectwo.